Film, do którego zdjęcia powstawały wyłącznie w Polsce, w tym w Katowicach, ma szansę na 5 Oscarów. Strefa interesów jeszcze nie weszła do polskich kin, a już budzi duże emocje. To historia komendanta niebieskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i jego rodziny, opowiedziana w oryginalny sposób. Łukasz Kądziołka. Katowice ponownie pojawią się w filmie, a konkretnie gmach Sejmu Śląskiego. Zdjęcia do filmu Strefa Interesów w reżyserii Jonathana Glazera powstawały wyłącznie w Polsce. Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja ma dużą szansę na zdobycie Oscara. W produkcję filmu była zaangażowana instytucja filmowa Silesia Film. To była kwota niespełna 300 tysięcy złotych w ogromny budżet filmu, także bardzo symboliczny wkład, natomiast bardzo duże nasze zaangażowanie merytoryczne w znaczeniu takim organizacyjnym, pomoc tutaj w organizacji planu zdjęciowego, no i duże emocje, bo nie ukrywam, że liczyliśmy na sukces tego filmu i nie zawodzi nas od Grand Prix w Cannes. Film opowiada o codziennym życiu komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz Rudolfa Hessa i jego rodziny, którzy mieszkali tuż za murami obozu. Strefa Interesów jest nominowana do Oscara w 5 kategoriach. Najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk. Nie widzimy w filmie obozu i to jest niezwykłe w tym filmie, że wszystko dzieje się tylko w sferze naszego domysłu i w sferze dźwięku. Nagroda dla filmu byłaby też wielkim wyróżnieniem dla polskich twórców. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal. Śląska premiera Strefy Interesów z udziałem producentki Ewy Puszczyńskiej odbędzie się w Kinoteatrze Rialto we wtorek 13 lutego. Film wejdzie do kin 8 marca.